Cześć, z tej strony Maciej Kieliszewski, Domowa Siłownia. Witam Was na swoim kanale i zapraszam na wspólne wyzwanie, 3-tygodniowy challenge dla osób początkujących. Wideo, które teraz oglądasz, dotyczy części B naszego wyzwania. Część A, czyli pierwsze omówienie pierwszych treningów, pojawia się w tym momencie właśnie tutaj na karcie. Kliknij. Zostaniesz przeniesiony do wideo, który opowie o pierwszej części wyzwania. Teraz skupimy się na treningu B, na drugiej części wyzwania. Też będziemy wykonywać dwa ćwiczenia. Ćwiczeniami w rutynie B będą zakroki i przyciąganie na taśmach TRX, więc tutaj już potrzebujemy sprzęt. Jeśli nie macie taśm, pasów do treningu w podwieszeniu, wykorzystajcie jakieś sznurki, wykorzystajcie czy jakieś ręczniki, czy jakieś pasy. Myślę, że bardzo łatwo możecie znaleźć instrukcje w internecie, jak można zrobić. Zależy mi na tym, ponieważ chciałbym ująć w naszym planie również ruchy przyciągające. Ciężko je zastąpić i ciężko ruszyć się od podciągania, a przyciąganie na taśmach TRX można wykonywać w zasadzie na każdym poziomie zaawansowania. Żeby nie przedłużać, schemat treningowy będzie taki sam jak w treningu A. W spisie treści będziecie mogli przenieść się odpowiednio do tygodnia numer 1, 2 i 3. W tygodniu numer 1 wykonujemy 3 rundy, 10 przyciągnięć na taśmach TRX, 10 zakroków. W tygodniu numer 2 wykonujemy 2 rundy, 15 przyciągnięć i 15 zakroków i tydzień numer 3 jedziemy ciągiem, 30 podciągnięć, 30 zakroków, a więc zmniejszamy ilość rund tydzień do tygodnia i zwiększamy ilość powtórzeń. Zapraszam Was na wspólny trening tydzień do tygodnia. Witam Was w rutynie B, gdzie mamy do wykonania przyciągania na taśmach TRX i zakroki. Schemat pracy taki sam jak w części A. Karta powinna wyświetlić się właśnie tutaj. W pierwszym tygodniu mamy do wykonania 3 rundy, 10 przyciągnięć, 10 zakroków. W tygodniu numer 2 2 rundy, w tygodniu numer 3 tylko 1 rundę. A więc nie przedłużamy, jedziemy. Posiłkujcie się spisem treści. 10 przyciągnięć na taśmach TRX, 2, 3, wykorzystamy 3 chwyty, 4, 5. W pierwszej rundzie zrobimy podciągania nachwytem, 7, 8, 9, 10, 10 zakroków. Użyjemy taśm, żeby sobie ulżyć. 2, 3, ładny zakrok. 4, pomagam sobie tyle, ile muszę. 5, 6, 7, popatrzcie, nic wybitnego, bardzo proste. 8, 9, 10. Drugie przyciągania zrobimy sobie podchwytem. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Żongluj kątem nachylenia, żeby było łatwiej lub trudniej. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Drugie zakroki, możesz wykonać 5 zakroków na jedną nogę. 3. Kolano dotyka ziemi, pracujemy w pełnym zakresie. 5. Hop, raz. 2. 3. 4. 5. I trzecia seria, chwyt neutralny. Trzy.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Powtórz trening w piątek, tak aby trenować trening A w poniedziałek i czwartek, trening B we wtorek i piątek. Lub jak zwykle zrób trening wtedy, kiedy Ci pasuje, ćwicząc to naprzemiennie z treningiem A. Zapraszam na tydzień numer 2. Witam w treningu w tygodniu numer 2. Mamy do wykonania dzisiaj dwie rundy. Zwiększamy ilość powtórzeń w podciąganiu i w zakrokach. I zaczynamy od pierwszej piętnastki. Pamiętajcie, regulujcie poziom napięcia taśm w zależności długości od poziomu wytrenowania. 3. Mieszajcie chwyty. 4. Pamiętajcie, aby taśmy były cały czas napięte. 5. Jest to wyśmienity sprzęt. 6. Który zadba też o te ruchy przyciągające. 7. 8. 9. 10. Dopnijcie plecy, skupcie się, aby przyciągać. 12. 13. 14. 15. I zrobimy sobie teraz naprzemiennych 16 zakroków, mimo tego, że powiedziałem 15. Aby było wszystko równo, tak? Żeby nie było żadnych niedomówień. Hop, 5. 6, jeśli potrzebuje się podeprzeć, spoko. 8. 9. 10. Zawsze lepiej zrobić jedno więcej niż jedno mniej. 13. 14. 15. 16. I druga rundka podciągania. Zrobimy sobie teraz to podchwytem. Raz, dwa, trzy. Jeśli mogę sprawniej, nie widzę problemu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 11. 12, 3, 14, 15 i za kroki, hop, raz, dwa, naprzemienne, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 5 i żeby mieć równe nogi, 16. Znowu powtórz ten trening dwukrotnie i zapraszam na wspólny tydzień numer 3. Witam w trzecim tygodniu wspólnego wyzwania. Dzisiaj do wykonania tylko jedna runda. Nie przedłużając, robimy 30 przyciągnięć, 30 zakroków. Mam nadzieję, że byliście ze mną. 2. Dajcie znak w komentarzach. 3. To jest ok. Hop. 5. Jeśli mogę trochę przyspieszyć, nie widzę problemu. 6. 7. Mieszam chwyty. 8. 9. Dycha. Taśmy cały czas napięte. 12, 3, hop, 4, 5, skup się na pracach pleców, 6, 7, 8, 9, 10, 20 i 1, 2,
3, 4, 5 i mocno. 26, 7, 8, 29, 30 i 30 ładnych zakroków. Hop, raz, dwa, trzy, cztery. Odciążcie się, jeśli potrzebujecie. 6, 7, 8, 9. Dycha. 11, 12, 3, 14, 16, 7, 18, 19, 2 dychy, 1, 22, 23, 4, 25, 6, 27, 8, 29, 30. Wielkie dzięki, że byliście ze mną w tym wyzwaniu. Dzięki za uwagę. Będzie mi miło, jeśli dacie subskrypcję. Zostawcie komentarz, czy taka formuła Wam pasuje. Dzięki za uwagę. Do następnego wyzwania.